You know that in 1999, around that time, three years after he was doing his touring, kilka lat potem, gdy robił swój tour, Bhakti Charu Swami came to Navadweep at Gaur Purnima time and came to visit with Srila Narayana Maharaj. To właśnie około Gora Purnimy Bhakti Charu Swami przybył do Narayana Maharaja, aby się z nim zobaczyć. And he had a list of restrictions that the ISKCON leaders wanted to discuss with Srila Narayana Maharaj. I tutaj przedstawił jakąś listę takich ograniczeń, jaką liderzy ISKCON-u chcieliby tutaj przedstawić Narayanowi Maharajowi. They wanted to restrict his preaching. Oni chcieli ograniczyć jego nauczanie. And one of the restrictions was that you should not come and preach anywhere within, I don't know, 100 kilometers from one of our ISKCON temples. Że na przykład nie powinieneś przybyć i nauczać w promieniu 100 kilometrów od jakiejkolwiek świątyni w ISKCON. What kind of blasphemy, what kind of nonsense is this? Cóż to za nonsens? You're going to tell a pure Vaishnava who's an intimate friend of Prabhupada that he can't preach within 100 miles of your temple? Czy możesz właśnie powiedzieć czystemu wielbicielowi, takiemu osobistemu przyjacielowi Prabhupada, że nie możesz? To jest absolutna głupota. And this is criminal. This is criminal mentality in spiritual life. To jest w życiu duchowym mentalność kryminalna. So that's why Srila Narayana Maharaj speaks so strongly against them. I dlatego właśnie Narayana Maharaj tak silnie, ostro mówi. And he told them at that time.